Minęła 17.30, ostatni dzień sierpnia, Paulina Kopać. Rozpoczynamy Telefakty. Jakie warunki w nowej siedzibie SOSW? Pierwsze piętro pozostaje do dyspozycji naszej, jest to 96 miejsc, troszeczkę okrojone. Mój rynek za blisko 1 000 000 zł. Nie stawiamy zapór w postaci specjalnych stołów, słupów, unikamy tego typu sytuacji. KSZO 1929 z kolejną wygraną. Około 70 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego od poniedziałku radykalnie zmieni warunki nauczania i zamieszkania. W nowej siedzibie, którą będzie budynek w osiedlu Słonecznym, będą mieszkali razem z podopiecznymi bursy szkolnej. O tym, jak radykalnie zmienią się warunki pobytu dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, doskonale wie kadra nauczycielska. Nowa siedziba będzie miała nie tylko dogodniejsze położenie. Przede wszystkim poprawią się warunki, w jakich prowadzone będą zajęcia dydaktyczne czy rehabilitacyjne. Kto chciałby mieć inne zdanie, powinien przede wszystkim pojechać na Gulińskiego i zobaczyć, jakie warunki są na Gulińskiego. Gdy objąłem 2 lata temu stanowisko dyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na Gulińskiego, no to pierwsze jako myśl, jaka mi przyszła do głowy, to zrobić wszystko, żeby przenieść do lepszej lokalizacji. Zmienią się także warunki pobytu w internacie. W odświeżonych 2- i 3-osobowych pokojach, nawet z balkonami, podopieczni będą mieli zapewniony komfortowy pobyt. Internat jest częścią składową, prawda? Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w ośrodku od 4 września rozpocznie około 70 dzieci, z czego kilka osób będzie korzystało z opieki całodobowej w pomieszczeniach internatu. Po prostu wydzieliliśmy niektóre pokoje do celów internetowych. A w budynku bursy trwają już ostatnie prace adaptacyjne. Najszerszy zakres obejmuje oczywiście 2. piętro gmachu, który w całości zajmie ośrodek. Kondygnacja niżej będzie pełniła nadal rolę bursy szkolnej. Natomiast pierwsze piętro pozostaje do dyspozycji naszej. Jest to 96 miejsc, troszeczkę okrojone. Nie wszyscy wychowankowie też się dostaną do bursy z tej racji, że nie można. Nie można, bo 2. piętro zostaje wyłączone. Według zapewnień urzędników, uczniowie, którzy nie znajdą zakwaterowania w bursie, będą mogli zamieszkać w internacie działającym przy szkole sportowej. Miejsc ma starczyć także dla młodych sportowców. Sportowcy, jest podpisana umowa, że sportowcy mają w internacie, nie w bursie. To jest zasadnicza różnica. Także będą zapewnione mieli miejsca w internacie i wszyscy ci, którzy powinni mieć z ośrodka piłki nożnej. Dyslokacja obydwu placówek według dyrektorów bursy, jak i ośrodka, nie będzie miała wpływu na ruchy kadrowe wśród pedagogów czy obsługi administracyjnej. Generalnie większych ruchów kadrowych nie ma. Osoby, które miały ograniczenia, mają etaty. Jestem zapewniony, że pracownicy zgodnie z arkuszem organizacyjnym na następny rok szkolny, czyli 17-18, pozostają na swoich stanowiskach pracy. Tak samo 4 grupy wychowawcze, oczywiście w zmniejszonym składzie, ale i pracownicy administracji, i obsługi, wychowawcy pozostają na swoich stanowiskach pracy. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego już w nowej siedzibie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zaplanował na poniedziałkowe południe. 999 999 zł. Dokładnie tyle dofinansowania otrzymała gmina Ostrowiec Świętokrzyski z Urzędu Marszałkowskiego na budowę nowej wiaty handlowej. Będą z niej korzystać przede wszystkim producenci płodów rolnych. Mój rynek pojawi się na targowisku miejskim do końca pierwszej połowy przyszłego roku. Na razie jeszcze pod parasolami przeciwsłonecznymi, ale już w przyszłym roku pod zadaszeniem z prawdziwego zdarzenia. W tym miejscu powstanie taka oto wiata o długości 60 i szerokości 30 metrów. Oświetlenie czy węzły sanitarne to tylko niektóre udogodnienia, na jakie będą mogli liczyć handlujący na targowisku miejskim, którzy w modernizacji targowicy upatrują usprawnienie i polepszenie warunków swojej pracy. To będzie lepiej, bo będzie większej tego luzu. A tak to jest ciasto. Rano to tu jak samochody przyjadą, to nie ma w ogóle jak kto wjechać i wyjechać. Jesteśmy zadowoleni ogólnie. Tu każdy mówi, że
Będzie lepiej. Będzie nowocześnie i funkcjonalnie, bez żadnych barier architektonicznych. Sprzedawcy sami będą aranżować swoje stoiska. Nie stawiamy zapór w postaci specjalnych stołów, słupów. Unikamy tego typu sytuacji po to, żeby było właśnie wygodnie, ergonomicznie i tak naprawdę skutecznie w handlu. A w Wiacie handlować będą przede wszystkim sprzedawcy płodów rolnych. Nowa hala targowa, o jaką wzbogaci się ostrowieckie targowisko, w 63% współfinansowana będzie z unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich. Brakująca kwota pokryta zostanie z budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Inwestycja o łącznej wartości 2 400 000 zł rozpocznie się prawdopodobnie już w październiku tego roku, a ukończona ma zostać w czerwcu przyszłego roku. Utrudnienia w czasie budowy wiaty będą mało odczuwalne zarówno dla sprzedających, jak i kupujących. Wszystkie podmioty, które tutaj w tej chwili prowadzą swoją działalność, przeniosą się w inne miejsce, teren zostanie odgrodzony, udostępniona będzie dla wszystkich kupujących pozostała część targowiska miejskiego, a zatem no nie powinno to w żaden sposób wpływać na poziom tego handlu. Handlujący na targowisku miejskim o utrudnienia w trakcie budowy się nie martwią. To, czego się obawiają, to wzrostu opłat za wynajęcie miejsca do sprzedaży swoich produktów. Coś nowości, to przeważnie są podwyżki jakieś. Dyrektor targowiska miejskiego Mariusz Kosiarz uspokaja, podwyżek nie będzie, będzie zaś dodatkowe wsparcie dla handlujących. Opłaty, które my przewidujemy, będą porównywalne z tymi, które istnieją dzisiaj. Mało tego, rolnicy mogą spodziewać się preferencyjnych warunków, jeżeli chodzi o ich zaangażowanie handlowe pod tą wiatą, dlatego że ta wiata jest dedykowana w większości dla rolników i chcemy, żeby to było odczuwalne nie tylko jeżeli chodzi o jakość podaży, którą oni będą tutaj prezentować, ale także odczuwalne dla nich jako pewna forma wspomagania ich handlu. Niebawem udogodnienia w okolicy targowiska pojawią się też dla kierowców. W Urzędzie Miasta przygotowywany jest projekt budowy nowej ulicy, która umożliwi bezpośredni dojazd do ulicy Chrzanowskiego. Dotacje, ale tym razem od samorządów powiatowego i miejskiego, otrzymają również dwie parafie. Dwa kościoły w Denkowie oraz Grzegorzowicach w gminie Waśniów otrzymają pieniądze na remont organów, sygnaturki oraz dachu. Szczegóły Teresa Czajkowska. W tym samym dniu samorząd powiatu ostrowieckiego oraz Rada Ostrowca przychylił się do wniosków o przekazanie dotacji parafiom w Denkowie oraz Grzegorzowicach. Zabytkowy kościół w Grzegorzowicach, który jest jednym z najstarszych w naszym regionie, dotacją przekazaną przez Radę Powiatu Ostrowieckiego ma wykorzystać na remont zabytkowych organów. Na kościół w Grzegorzowicach Rada Powiatu przeznaczyła 20 tysięcy złotych. Będzie to pomoc przy remoncie organów. Dlatego przeznaczyliśmy, że po prostu kolejność zgłaszania potrzeb była właśnie taka. Najpierw były Grzegorzowic. Świątynia w Denkowie otrzyma podwójną pomoc, która w sumie wyniesie 35 tysięcy złotych. Dotację na remont dachu oraz sygnaturki zdecydowały się bowiem przekazać obydwa samorządy, miejski i powiatowy. Ten ostatni przekaże 10 tysięcy złotych. W Denkowie przeznaczamy 10 tysięcy na przebudowę, właściwie remont dachu. Tam ta sygnaturka jest bardzo pochylona i ksiądz oczekiwał pomocy od nas. Oczywiście wiadomo, że parafie też wkład własny w takie remonty dają. Rada Miasta ofiaruje zaś parafii w Denkowie 25 tysięcy złotych. Obydwa samorządy mają wydzielone specjalne fundusze na finansowanie prac konserwatorskich czy restauracyjnych prowadzonych przy obiektach uznawanych za zabytkowe. W Biurze Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim zagoszczą dziki. Wystawa Jakuba Słomkowskiego jest, jak sam autor mówi, ostrowieckim autoportretem. O doświadczeniach i emocjach związanych z Ostrowcem Świętokrzyskim już jutro opowie sam autor podczas swojego wernisażu. Ostrowieckie Biuro Wystaw Artystycznych zaprasza tym razem na wystawę bardzo młodego, współczesnego artysty Jakuba Słomkowskiego. Wystawa zatytułowana Dziki, autoportret empiryczny z Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic, nawiązuje m.in. do pierwszego kontaktu artysty ze sztuką, jaki miał miejsce w Nowej Słupi. Jakub Słomkowski, choć nie pochodzi z Ostrowca, to jest bardzo silnie związany z naszym miastem, między innymi poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem Nie z tej bajki. To dzięki tej grupie twórczej artysta prezentował już swoje prace, między innymi w pracowni Kontrola Jakości. Akurat do Ostrowca przyciąga mnie
corocznie event, który organizuję ze Stowarzyszeniem Nie z tej bajki, kolacja na Hucie. A od 2 lat już pani dyrektor Jolanta Chwałek wspominała o tym, że chciałaby pokazać moje prace tutaj w BWA i udało nam się zorganizować właśnie tą wystawę, która jest 3. taką moją indywidualną wystawą. Teraz przyszła pora na wystawę indywidualną, która będzie prezentowana w salach ostrowieckiego BWA. Już sam tytuł może zapowiadać duże zaskoczenie. No, kryją się tym tytułem wszystkie te prace, które tutaj są zestawione razem. Ciężko będzie tak w jednym zdaniu powiedzieć. Jeżeli chodzi o może narzędzia, których użyłem, to tylko powiem, że jest to przede wszystkim malarstwo olejne. Jest kilka prac rysunkowych i 2 instalacje. Artysta obiecuje bardzo dużo wrażeń i podkreśla bardzo pozytywną rolę ostrowieckiego BWA w promowaniu właśnie młodych twórców i sztuki współczesnej. Będą mogli się poczuć troszkę nieswojo, jak wszyscy, którzy zderzają się z sztuką współczesną, a na co dzień się z nią nie stykają. Domyślam się, że jeżeli chodzi o takie inicjatywy tego typu, to BWA jest jedyną instytucją tutaj w Ostrowcu, która może prezentować takie rzeczy. Wernisaż wystawy Jakuba Słomkowskiego odbędzie się w piątek, 1 września o godzinie 18 w tymczasowej siedzibie Biura Wystaw Artystycznych, czyli na 3. piętrze budynku Kina Etiuda. Wernisaż już jutro, a teraz z kamerą przenosimy się na stadion przy ulicy Świętokrzyskiej, gdzie wczoraj podopieczni Tadeusza Krawca pokonali drużynę gości MKS Trzebinia 2-1. Szczegóły Janusz Romanowski. Zwycięzcem piłkarzy KSZO 1929 nad MKS-em Trzebinia Sierszcza 2-1 zakończył się mecz o mistrzostwo grupy czwartej trzeciej ligi. W środowe popołudnie bramki dla zwycięzców zdobyli Michał Grunt w 29 minucie meczu oraz w 80 po pewnie wyegzekwowanym rzucie karnym Mateusz Mąka. Ja muszę swój zespół ogólnie za grę w tym meczu umiarkowanie pochwalić. Zaczynają nam gdzieś tam po dla nas takiej nieszczęśliwej plaze kontuzji te chłopaki gdzieś tam wracać, więc to już widać po jakości gry. No natomiast no cóż, no smuci mnie to, że dopisujemy sobie 0, czy nic sobie nie dopisujemy po tym meczu, a to jest jakby dla nas kluczowa sprawa, bo my jesteśmy w takiej dość trudnej sytuacji, niby zespół nie gra źle, natomiast no nie punktuje w sposób wystarczający, to nie ma co tu ukrywać. Trzeba się cieszyć z tych punktów. Tak jak zresztą moja odprawa głównie dzisiaj przedmeczowa sugerowała to, żeby nie dopisywać tych punktów przed meczem, bo tu już wszyscy tutaj nam te punkty dopisali, a okazuje się, że tak naprawdę ciężko dzisiaj było o te punkty. Tak jak obstawiam, że ta liga jest tak wyrównana, że czasami będzie decydowała dyspozycja dnia, czasami błędy zespołu, który może mecz przegrać, jakieś niewykorzystane sytuacje, czy czasami dobrze wykonany stały fragment gry. Zespoły z Ostrowca i Trzebini przy Świętokrzyskiej zagrały 2 różne połowy. To były 2 odmienne połowy. Ja myślę, że na karb tego zmęczenia trzeba wrzucić ten mecz ze Spartakusem Daleszyce. Tak naprawdę ten jeden mecz regeneracji, która miała drużyna Trzebini Sierszy po sobotnim meczu, dzisiaj pokazał właśnie w drugiej połowie, że zabrakło nam ewidentnie świeżości. Moi zawodnicy czasami ruszali się jak muchy w smole i po wyrównującej bramce przez przeciwnika tak naprawdę straciliśmy kontrolę nad tym meczem. Trzebinia wyprowadzała groźne kontrataki, które mogły się skończyć dla nas utratą drugiej bramki. Faktycznie ta pierwsza połowa ze wskazaniem na gospodarzy, no natomiast w drugiej, szczególnie po zdobyciu tej wyrównującej bramki, no wydawało się, że kontrolujemy ten mecz. Brakło w kilku akcjach skończenia tych akcji, szczególnie z lewej strony, tam się dość mocno ruszyło. Tam były 2-3, myślę, że co najmniej sytuacje, z których mogła być bramka. Po tej serii pojedynków pomarańczowo-czarni awansowali na 3. miejsce w tabeli tej klasy rozgrywkowej, mając tak jak wyprzedzające ich zespoły Resowi Rzeszów i Wólczanki Wólka Pełkińska po 13 punktów. W najbliższą sobotę, 2 września, Ostrowczanie zagrają w Oświęcimiu podejmowani przez zespół miejscowej Soły. Tą informacją żegnam się z Państwem w imieniu swoim i całego zespołu redakcyjnego. Dziękuję za uwagę i zapraszam na Telefakty jutro o stałej porze.